Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, który jest bezdyskusyjnie najważniejszym świętem stomatologicznym w kalendarzu. Od kilku lat do celebracji wydarzenia właśnie inspiruje Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wraz z naszymi partnerami. Ale idea Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej zrodziła się w 2008 roku. Inicjatorem tego wydarzenia jest Światowa Federacja Dentystyczna. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, co to jest takie dentystyczne WHO, które na świecie wytycza wszelkie standardy postępowania dotyczące postępowania leczenia stomatologicznego. W ujęciu globalnym mówimy o tak zwanym World Oral Health Day i każdego roku FDI stara się podejmować inny temat, ale wiodącym przekazem jest znaczenie zdrowia jamy ustnej dla całego organizmu. I te wszystkie informacje właśnie można znaleźć na stronie www.worldoralhealthday.org. Jaka jest rola Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego? Przede wszystkim to, że od 2018 roku jesteśmy organizatorem kampanii Polska mówi A. I taki hashtag A, to pod tym hashtagiem możemy znaleźć bardzo dużo informacji na ten temat lub też na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego lub na stronie www.polskamówia.pl. I właśnie wspieramy w ten sposób obchody Światowego Dnia Zdrowej Jamy Ustnej. W poprzednich latach istotnym propagatorem obchodów była Naczelna Izba Lekarska, obecnie jeden z naszych partnerów. I głównym celem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego jest promocja Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej oraz inspirowanie różnych środowisk do podejmowania w tym dniu inicjatyw o charakterze profilaktycznym lub też edukacyjnym. W tym roku mottem przewodnim jest sentencja: zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, świadomy pacjent i świadomy lekarz. W tym roku koncentrujemy się właśnie na najważniejszych korelacjach pomiędzy stanem uzębienia a występowaniem i leczeniem chorób przewlekłych. Innymi słowy, będziemy starali się wyjaśnić pacjentom oraz ich lekarzom, jaki wpływ ma kondycja zębów na występowanie, przebieg czy też rozwój takich chorób jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, zaburzenia poznawcze. Jest ich bardzo dużo, więc trudno wymienić je wszystkie. Wybraliśmy te kilka, które są być może najczęściej się pojawiające albo sprawiają najczęstsze czy najbardziej poważne dolegliwości. Ale bardzo ważnym faktem, który chciałabym podkreślić, jest to, że kondycja jamy ustnej ma kluczowe, lecz niestety często nieuświadomione lub pomijane znaczenie dla zdrowia całego organizmu. Zły stan zębów i lub dziąseł może mieć istotny wpływ na powstawanie chorób ogólnoustrojowych i to często niezależnie od innych czynników ryzyka. Może również przyspieszać powstawanie problemów ze zdrowiem i może mieć wpływ na cięższy przebieg choroby, powikłania czy też mniejszą efektywność terapii. Chciałabym również nadmienić w tym miejscu, żeby uwzględnić, czy to zdrowie zębów ma kluczowe znaczenie. Proszę Państwa, tak, dlatego że 90% to jest frekwencja próchnicy w Polsce. Choroby przyzębia sięgają 70%, częstość ich występowania 70-60%, zależnie od różnych statystyk. A jeżeli wyobrazimy sobie, że te dwie choroby są chorobami, tak zwanymi, możemy powiedzieć, zakaźnymi, bakteryjnymi, możemy je przenosić, choć niektóre są uzależnione od stanu ogólnego pacjenta, na które wpływają również inne jednostki chorobowe, które się tak naprawdę pojawiają. Ale co jest jeszcze najważniejsze, Światowa Federacja Dentystyczna kilka lat temu opublikowała ranking najczęściej występujących chorób na świecie. Próchnica i choroby przyzębia były w pierwszej trójce najczęściej występujących wszystkich chorób na świecie. Więc musimy zdać sobie wagę z tego problemu, że jest to naprawdę ważny problem. Jest to choroba bakteryjna, bakterie wpływające na stan zdrowia nie tylko miejscowego, ale ogólnego. Myślę, że tyle wstępu i bardzo ważna informacja, że właśnie 20 marzec jest tym dniem, w którym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, ale Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, chcąc zwrócić uwagę na stan niestety bardzo zły jamy ustnej w Polsce, ogłosiło miesiąc marzec miesiącem zdrowia jamy ustnej i w tym miesiącu szczególnie dużo i często mówimy na ten temat. Mamy również zorganizowaną mapę naszych inicjatyw na stronie Polska Mówi, a tam można. Każdy, kto bierze udział w takich promocjach zdrowia jamy ustnej, może się zalogować, może wpisać, albo pacjent znaleźć gabinety, w których odbywają się chociażby bezpłatne przeglądy, czy różne inne inicjatywy, które można znaleźć, czy też materiały edukacyjne, które są sprawdzone, które mają wiarygodność naukową i te, które można pobrać dla własnej wiedzy lub też poszerzać i przekazywać naszym pacjentom.